zbiera Swanson. Siedem punktów do odrobienia. Muszą nieco się spieszyć koszalinianie. Te akcje nie mogą być długie, bo za chwilę będzie brakowało czasu. Dobrze w obronie Stelmet. Znakomicie tę akcję dwójkową w obronie rozegrali, ale Swanson przez ręce za trzy punkty. Oni Szewczyk grają tę końcówkę dla AZS-u. Znakomita akcja Swansona. Koszarek był przed nim. Swanson skakał w bok z nad ręki rozgrywającego Stelmetu celny rzut. Ależ w obronie teraz Szymon Szewczyk wyskoczył zza pleców. I faul ofensywny Hosleya. To jest piąty faul. No i zobaczymy, jak zaplanował tę akcję Igor Milicic. Rzeczywiście, oni sześcioma punktami wygrali najmniej w Szczecinie, a siedmioma przegrywali najmniej. Woods dostał piłkę. Jest Robinson przeciwko niemu. Ale stracił piłkę Quintel Woods. Nic nie dało się wykreować z tej akcji. Jest kolejna strata lidera AZS-u Koszalin. Ósma mecz. Za chwilę ostatnia minuta. Koszarek przeciwko Swansonowi. Znów podwojenie Szymona Szewczyka. Podanie Wałc. No. Jeszcze ma szansę teraz znowu Koszalin na zmniejszenie straty na dystans jednego kosza. To bardzo ważne, ale Łódź rzeczywiście, nawet miałem wrażenie, że on w momencie, kiedy łapał piłkę przed tą ostatnią akcją, już zrobił to nerwowo. Ona gdzieś mu się tam z rąk wyślizgnęła. Bliźniacza sytuacja, Łódź kontra Robinson. Tak jest, niski rywal, dobry w obronie przeciwko Łódzowi. Ten niepewny mocno. Swanson, on już trafiał w końcówce sprzed nosa koszarka. Austin jest w Stelmach na wolnej pozycji, trafia za trzy! Tylko punkt do odrobienia na AZS. Ależ końcówka! Odejście od gry jeden na jednego, była penetracja, odegranie, celny rzut. Nie mogą grać do końca zielonogórzanie, ale chce ten rzut opuścić jak najbardziej Łukasz Koszarek. Znowu zagranie dwójkowe, znów Szewczyk bardzo wysoko. Zamojski, Koszarek niepilnowany, za trzy, nie trafia! AZS może to wygrać. Ostatnie 5 sekund. Swanson z 9 metrów. Nie. Łódź faulowany przez koszarka na sekundę przed końcem. Będą rzuty wolne dla Quintela Woodsa. Niesamowita końcówka. Nieprawdopodobna sytuacja. Być może pocieszył się. Tu już widzimy tą zbiórkę. Wygrał z Krycaniukiem. Faulował koszarek. Być może Swanson pospieszył się z tym rzutem, ale nie mieli już możliwości zaplanowania akcji. Quintel Woods. Sekunda do końca, dwa rzuty wolne. Jeśli trafi, AZS będzie miał punkt przewagi. Oba zespoły po jednym time-aucie. Tu przy nas Austin gdzieś się modli, podniósł oczy do nieba. Woods trafia, jest remis. Ależ nieprawdopodobny obrót sytuacji w końcówce. Saso Filipowski już zgłosił prośbę o czas, jeśli będzie celny rzut. Popatrzmy, ostatnia sekunda na zegarze. Łódź trafia. Czas dla Stelmetu. AZS prowadzi. Sekunda do końca. Akcja o wszystko dla Stelmetu. Kto będzie wolny? Radenowicz zasłania. Nie ma do kogo dograć. Krycaniuk na zwycięstwo. Nie trafia. AZS to wygrał. AZS i Quintel Woods, który trafił rzuty wolne w ostatniej sekundzie meczu.